Cześć! Dziś w proteście przetestujemy ciekawy tablet z Androidem. Przed Wami Lenovo Yoga Tablet 10, który zdecydowanie wprowadza nieco świeżości na rynek tabletów z Androidem. Sprawdźmy, na ile wart jest naszej uwagi. Lenovo Yoga Tablet to spore 10-calowe urządzenie, które naprawdę wyróżnia się pod względem wyglądu i wykonania. Tablet w całości wykonany jest z aluminium i z dbałością o szczegóły. Konstrukcja jest dobrze przemyślana i zarazem całkiem ergonomiczna. Aluminiowy Lenovo Yoga Tablet nie jest lekkim urządzeniem, no ale coś za coś. To, co wyróżnia Lenovo Yoga Tablet 10, to fakt, że może pracować na 3 sposoby dzięki wyciąganej z tyłu podstawce. Może on leżeć standardowo na swoim nietypowym wybrzuszeniu, jeszcze wyżej z wyciągniętą klapką i stojąc w oparciu o nią w poziomie, co jest wygodne na przykład do oglądania filmów. Podoba mi się to. Przód urządzenia skrywa jedynie przednią wideokamerkę oraz podwójny głośnik stereo skierowany do użytkownika jak w HTC One. Wszelkie porty są umieszczone w wygodnych miejscach. Mi szczególnie przypadło do gustu umiejscowienie przycisku Power i portu Mini Jack. Z tyłu mieści się główny 5-megapikselowy aparat. Dziesięciocalowy ekran IPS LCD wyświetla obraz w rozdzielczości 1280x800 pikseli, co daje nam zagęszczenie pikseli na poziomie około 149 ppi. Na plus można zaliczyć kąty widzenia, całkiem niezłą jasność i nasycone kolory. Narzekać można jedynie na bier, która przybiera nieco żółty odcień. Lenovo Yoga Tablet 10 działa w oparciu o Androida 4.2.2 Jelly Bean z nakładką Lenovo. Lenovo usunęło tak zwaną szufladkę menu aplikacji. W tablecie skróty do aplikacji automatycznie pojawiają się na pulpitach, nigdzie indziej. Producent zmodyfikował wygląd i funkcjonalność poszczególnych elementów interfejsu, np. belki ze skrótami ustawień, menu ustawień czy menu dodawania widgetów. 4-rdzeniowy procesor o taktowaniu 1,2 GHz wraz z 1 GB pamięci RAM okazuje się być w zupełności wystarczający. System działa dobrze i stosunkowo płynnie. To samo tyczy się nawet bardziej zaawansowanych gier. Lenovo Yoga Tablet jest świetną maszyną do oglądania wideo. Urządzenie dobrze radzi sobie z odtwarzaniem filmów w rozdzielczości HD i Full HD. Oprócz wygodnego trybu oglądania, należy pochwalić niezłej jakości głośnik stereo wspierający technologię Dolby i dostarczający dźwięk na wprost do użytkownika. Na koniec wspomnę jeszcze o jednej z największych zalet tego tabletu, czyli o akumulatorze o pojemności aż 9000 mAh. Lenovo Yoga Tablet 10 wytrzymuje nawet 18 godzin na pojedynczym ładowaniu, a przy umiarkowanym jego użytkowaniu nawet kilka dni. Jest to bez wątpienia udany tablet, choć nie bez wad. Z całą pewnością jednak nie jest to kolejny nudny tablet z Androidem, a po prostu praktyczne i wyróżniające się na rynku urządzenie. Warte naszej uwagi. A jak Wam podoba się Yoga Tablet 10? Dajcie znać w komentarzach i wyczekujcie kolejnych testów. Do zobaczenia wkrótce.